chętnie ci w tym pomógł. W czym, kurwa? W tym, no bo wiesz co, bo z Boxdelem kiedyś gadałem też. No. Bo Boxdel proponował ten, żebyśmy jakąś branżę porno w Polsce rozkręcili. Ja bym w chuj chciał rozkręcić. Ale kim ty byś była? Kurwa, polskim Hugh Hefnerem. Ale dobra, poczekaj, bo jak już ruszyłeś ten temat, no. Czy ty chciałbyś być aktorem filmu dla dorosłych? Nie, wiesz co? Bo mi chodzi, że ja bym był reżyserem, nie? I wiesz, no ja będę potrzebował aktorów. Powiem ci tak, uważam je, może jak czarnoskórzy mężczyźni przyrodzenia nie mam, ale mam sporą pytę i jak oglądam pornosy, to muszę sobie mocniejszy puścić, bo wiem, że trenuję te sporty, jestem sam troszeczkę, uważam, że piję popierdolony i hardkorowy, dlatego kręcą mnie rzeczy typu No Limit i takie hardkorowe rzeczy i uważam, jak czasami oglądam pornole, że sam bym lepiej zdarzył tą dziewczynę niż oni, ale... A co znaczy, że mocniejszy pornol? No, że musi być hardkorek jakiś tam. Aha. Ale nie... A co to znaczy hardcore? Nie, bo nie wiem, wiesz, jakie... No, mocne rżnięcie, wiesz, jak jest. Ale... Ale mocne co to znaczy? Że po prostu szybko, czy chodzi o jakieś dodatki? Nie, no wiadomo. O dodatki? No nie wiem właśnie, wiesz, ja nie, oglądam przeróżne rzeczy. Ja też oglądam różne, ale w sumie nie mam do tych nikt opowiadać, ale zmierzałem do tego, że jeśli chodzi o filmy, to raczej bym chyba nie chciał w nich występować, bo jednak to już jest coś takiego, że nie byłbym społecznie postrzegany jako normalna osoba. No i wiesz, co mi chodzi. Nie wiem. Był przecież ten w Polsce, on teraz nie żyje, Toxic Fucker chyba. I czy on był jakoś źle postrzegany? Znaczy wiesz co, ja uważam, że jestem kontrowersyjny, ale raczej nie na tyle, żebym chętnie świecił swoim przyrodzeniem, nie? No to jakbyś chciał wejść w tą branżę? No, mógłbym być tą reżyserem i a Boxdel co osobą, by tam która... robił? To może Boxdel byłby. Boxdel? Nie no, chodzi mi o to, że mógłbym być tym reżyserem i tym takim, nie wiem jak to się nazywa, producentem, to mam na myśli. Nie.